Dzisiaj mamy ten moment, kiedy po raz pierwszy w cudzysłowie osoby cywilne mogą wejść do hali. Dzisiaj podziękowanie też dla tych, którzy bardzo mocno pomogli w budowie hali, od prac budowlanych po załatwianie dofinansowania. Ogromnie nas cieszy, bo obiekt wyjątkowy, o wyjątkowych parametrach, ale myślę, że też, a to chyba najważniejsze dla naszych mieszkańców, będzie taką areną wydarzeń sportowych i kulturalnych, takich wydarzeń, których w Gorzowie po prostu jeszcze nie było. Dzisiaj otwieramy rzeczywistość, nową rzeczywistość właśnie w dziedzinie sportu i kultury w Gorzowie. Dzisiaj technicznie chcemy pokazać ten obiekt, dzisiaj bez imprez, bez wydarzeń, ale osobom, które były zaangażowane w ten projekt, chcemy po prostu pokazać obiekt, a jest to potężny obiekt, ponad 200 pomieszczeń, gigantyczna ilość stali, betonu, no i myślę, że efekt robi ogromne wrażenie. Od samego początku tutaj, kiedy był ten pomysł budowy hali, poszły pierwsze decyzje, jeżeli chodzi o Urząd Miasta. W Gorzowie Wielkopolskim radni i Zarząd Województwa Lubuskiego wsparł tą budowę hali kwotą 6 milionów złotych, płatną w ratach oczywiście rocznych. My z tej umowy się wywiązaliśmy, czego efektem jest również dzisiejsze otwarcie techniczne hali w dniu 4 grudnia. No to jest, myślę, bardzo duża i radosna chwila dla wszystkich mieszkańców Gorzowa. Ja przypomnę, jak byliśmy jedynym miastem wojewódzkim, na konwentach wojewodów czasami o tym mówiono, że Gorzów to jest jedyne miasto wojewódzkie, które nie posiada pięknej widowiskowo-sportowej hali. W związku z tym cieszę się, że udało się przez te działania, które podjęliśmy, tutaj bardzo mocne zaangażowanie pani europoseł Elżbiety Rafalskiej, również tam, gdzie mogłem, o te środki zabiegałem i dzisiaj otwieramy w Gorzowie halę, która powinna dawno tutaj powstać. Wspaniały obiekt, nowoczesny obiekt, funkcjonalny, doskonale będzie spełniał swoją funkcję nie tylko dla sportowców, ale także dla wszystkich innych wydarzeń, które tu będą w Gorzowie się odbywały. Nie może być radośniejszej chwili. Dzisiaj myślę, wszyscy gorzowianie i cały region lubuski powinniśmy się cieszyć. To jest naprawdę ważne wydarzenie, ważna inwestycja infrastrukturalna, która powstała w Gorzowie. Wielkie wrażenia. Jestem pod naprawdę wielki szacunek dla pana prezydenta, dla ludzi, którzy zdecydowali się w tak trudnych czasach zacząć tą budowę i przede wszystkim doprowadzić ją do końca, bo w tych trudnych czasach nie było to na pewno łatwe, natomiast obiekt przepiękny, aż żałuję, że tak szybko musiałem skończyć swoją karierę i nie będę mógł tutaj chociaż amatorsko pograć, natomiast wierzę w to, że siatkówka, przede wszystkim akurat dyscyplina, z której pochodzę i którą gdzieś tam ciągle mam w sercu, zawita, na najwyższym poziomie zawita do tego obiektu i będzie mogła gościć, jeżeli nie reprezentację, to chociaż siatkówkę na najwyższym poziomie ligowym. Od 10 do 14 stycznia Mistrzostwa Europy Wschodniej, reprezentacje Azerbejdżanu, Ukrainy, Łotwy, Estonii, oczywiście Polski na tym obiekcie rozegrają turniej o Mistrzostwo Europy Wschodniej. Zwycięzca oprócz złotych medali dostanie bezpośrednio awans do Mistrzostw Europy w kategorii wiekowej U20, które odbędą się na przełomie sierpnia i września w Serbii i w Grecji.